Siemaczko, cześć, witajcie, z tej strony Xero i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj psajcie trochę nietypowo, ze względu na to, że po pierwsze mnie widzicie, a po drugie psajcie przygotowałem tutaj dla was naprawdę coś fajnego i interesującego, więc mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba. Nie zapomnijcie o łapce w górze, no i oczywiście o subskrypcji wraz z łączkiem, a teraz zaczynajmy. No i słuchajcie, sporo osób ogólnie się pyta, jak moje stanowisko gamingowe wygląda. No i dzisiaj postaram wam się to jakoś tak w miarę szybko zaprezentować oraz dać wam kilka naprawdę bardzo dobrych rad, o których raczej nie wiedzieliście. No i dobra, moje stanowisko ogólnie składa się z trzech monitorków, lecz niestety jeden działa mi naprawdę bardzo słabo, ze względu na to, że po prostu włącza się około godzinkę. Będę musiał go za jakiś czas także wymienić. Dodatkowo oczywiście mamy pianki akustyczne, jak widzicie, jakoś one działają, wygłuszają tutaj wszystko, co się da. Kolejną naprawdę bardzo przydatną rzeczą są oczywiście LEDy. LEDów mam naprawdę sporo. Jak sami widzicie, jedne są na suficie, aby oczywiście oświetlało mi tutaj całe biureczko. Dodatkowo kolejne LEDy są za biurkiem pod piankami akustycznymi. Naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo dobry pomysł. No i w zasadzie kolejne LEDy mam pod biurkiem, tak. Bardzo też fajnie to wizualnie wygląda, więc także takie LEDy wam polecam. Koszt takich LEDów za jeden taki dwumetrowy sznurek, mogę tak to nazwać, to około 50 zł, więc myślę, że jest to w miarę dobra cena. Dobra, słuchajcie, pierwszy monitorek jest to ogólnie BenQ 144 Hz. Oczywiście do gier typu CSGO czy coś bardzo się przydaje. Te herce naprawdę są bardzo ok. Dodatkowo, słuchajcie, mam statyw. Tak, mam taki statyw do mojej kamerki. Oczywiście na streamy, tak. Tutaj macie kamerkę, tutaj taką opaskę, która mi podtrzymuje to wszystko, ponieważ jest to statyw do telefonu, a ja tutaj tego korzystam jako statyw do kamerki. Tutaj selfie z tych kiedyś tego korzystałem, lecz po prostu statyw jest naprawdę bardziej stabilny z tego selfie sticka, więc z takiego statywu korzystam. Te dwa dodatkowe monitory służą mi oczywiście naprawdę bardzo dobrze, ze względu na to, że oczywiście jakiś tam czat z YouTube'a na streamie mogę mieć, czy także jakiś podgląd na OBS, a dodatkowo jak robię jakąś grafikę, to też bardzo mi się przydaje, podgląd na drugim, czy także trzecim monitorze. Dodatkowo, słuchajcie, mój tutaj mikrofon jest to oczywiście Novox. Jest to naprawdę bardzo fajny mikrofon, pojemnościówka oczywiście. Służy mi on naprawdę bardzo dobrze. Mój głos oczywiście też na tych filmikach jest w miarę ok. Oczywiście brakuje mi tam jakiegoś montażu w Adobe Audition, ale za jakiś czas też się pojawi i mój głos na pewno będzie lepszy. Dodatkowo moje słuchawki to HyperX-y, więc myślę, że są to oczywiście dobre słuchaweczki. Bardzo dobrze wszystko na nich słychać. Oczywiście jak i do gier, jak i do słuchania muzyki, więc naprawdę je bardzo wam polecam. No i co, moja klawiaturka to Mechanical Demon King. Jest to bardzo nieznana firma. Dostałem tą klawiaturę od widza, więc klawiaturka prezentuje się tak. Dodatkowo, słuchajcie, możemy sobie zmienić klawiaturę na różne tryby. Jak widzicie, są tutaj naprawdę różne tryby podświetlania. Są tutaj tryby na przykład do grania w różne gry. Możemy sobie także ustawić na przykład tryb do grania w LoL'a, patrzcie, się już wam pokazuje. No jak widzicie, są to wszystkie potrzebne przyciski do grania w LoL'a. No i słuchajcie, kolejną naprawdę bardzo ważną rzeczą jest mój fotel, jest to Diablo X1, którego naprawdę serdecznie wam polecam, ze względu na to, że jest on bardzo wygodny, a także jego cena nie jest tam jakaś spora, więc naprawdę ten fotelik wam polecam. No to teraz przejdźmy do trików. Naprawdę super trikiem jest umieszczenie sobie rozdzielacza USB na biurku, dzięki czemu nie będziecie musieli wchodzić pod biurko, schylać się do kompa, żeby podłączyć sobie albo telefon, albo jakoś pendrive'a, albo także, nie wiem, klawiaturę, czy także inne rzeczy. Możecie sobie takie coś kupić za kilkanaście złotych. Macie tutaj oczywiście kilka portów. To oczywiście ten kabel podłączacie sobie do komputera, no i dzięki temu możecie mieć oczywiście pod ręką cztery porty USB. No i słuchajcie, kolejnym trikiem jest to, że bez wstawania, tak naprawdę siedząc, mogę sobie zmienić, czy chcę korzystać ze słuchawek. Oczywiście mam tutaj wszystkie kabelki do głośników, jak i także kabelek jack do słuchawek. Mogę sobie automatycznie w sekundę wszystko zmienić, albo słuchawki, albo oczywiście głośniczki bez wstawania, bo to też to wszystko dobrze ogarnąć.
No i co, mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Napiszcie, czy takie odcinki z kamerką Wam odpowiadają, gdzie mnie po prostu widać, gdzie pokazuję różne rzeczy, ponieważ takie odcinki też bym mógł dla Was nagrywać, więc dzięki za uwagę, nie zapomnijcie o łapce w górę, o komentarzu oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i piąteczko!